Witam Was serdecznie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Witam Was, kochani. Dziś sobie zrobimy czytanie dla naszych zodiakalnych bliźniąt. Zobaczymy, jakie ważne wiadomości są dla Was dziś do przekazania i jakie ważne energie. Na czym się powinniście w tej chwili skoncentrować, skupić, co możecie zrobić w swoim życiu, aby jeszcze je udoskonalić. Wejdziemy sobie właśnie w energię przeszłości, tak? Czyli tego, co było, w teraźniejszość oraz w to, co Was czeka, tak? Czyli to, co Was czeka w najbliższej przyszłości, dokąd dążycie. Dobrze, poprosimy o to, co na tą chwilę powinny wiedzieć właśnie bliźnięta, tak? To, co było. Tak, było, było, bo jak widać, jeszcze wyszło nam w odwróconej pozycji do góry nogami, czyli to, co zakończone, z czego już wychodzicie. Ciągniemy sobie najpierw trochę karta, później będziemy to wszystko dokładniej sobie opisywać, co to znaczy, tak? Przeszłości pięknie, Wheel of Fortune, koło fortuny, zakończacie jakiś cykl, tak? Czyli w tej chwili tak jakby dopracowujecie coś, zamykacie jakiś etap prawdopodobnie, od czegoś odchodzicie. Co wszechświat chciałby wiedzieć? Justice, sprawiedliwość, tak? Dobrze, tutaj sobie jeszcze zobaczę właśnie z drugiej talii, żeby potwierdzić, tak? Potwierdzić to, co tutaj nam wyszło, czy inna talia też nam da taką właśnie energię, czy tutaj nam powiedzą coś innego. Jako że bliźnięta, tutaj mogą być różne sytuacje, mogą być dwa oblicza. Z tego też względu przy tym taliu wolę wykorzystać dwie talie, tak? Jakby jedna wspiera się drugą. I zaraz sobie zobaczymy, co tutaj jeszcze więcej będzie na ten temat. Dobrze. To, co było. Tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Super, że to już za Wami. O, tak bym powiedziała. Super, że to już za Wami. Tak. Tutaj nam wyszła siła do góry nogami, ujarzmienie tego lwa, tylko to jest tak jakby nie zadziało się to jeszcze. Zobaczmy właśnie, co, o czym nam tutaj mówi jeszcze. Proszę, no nie wierzę po prostu. Spójrzcie, koło zostało potwierdzone kołem. Tak, czyli tutaj w tym sezonie, w tym, co było i w tym, co się dzieje aktualnie, zakończacie coś, zakończacie jakiś cykl. Bardzo możliwe, że jest to jakiś cykl karmiczny. Wejdziemy sobie tutaj w głębiej i zobaczymy, o co tutaj nam chodzi właśnie z tym całym kołem fortuny. Przyszłość tutaj mamy justice. Trzy. Dobrze, czyli tutaj przyjdzie do Was jakaś sprawiedliwość. Okej. Okay. Wejdźmy sobie troszeczkę głębiej w to wszystko. Zobaczymy, co nam tutaj powiedzą karty na ten temat, tak? Także prosimy naszych przewodników duchowych, anioły, wszystkie dusze, które wspierają Was w tym czasie, o przekazanie odpowiednich wskazówek dla Was, tak? Energia przeszłości. Czyli tutaj, widzicie, tutaj było coś, było jakieś, coś było w porządku, było dobrze, było ok, tak? Było ok, ale coś się zadziało. Zadziała się jakaś, nie wiem, konkurencja weszła jakaś taka jakby walka o coś.
nierównowaga, tak? Poczuliście się gdzieś tak jakby odstawieni na bok, odrzuceni, tak jakbyście nie przynależeli do czegoś. I w tym momencie zaczęliście tutaj manifestować. Zaczęliście manifestować jakąś miłość do waszego życia, jakieś relacje, coś nowego, coś, co miało wprowadzić właśnie tak jakby balans w to, co tak wami, co wam zaszkodziło, tak jakby mogłabym powiedzieć nawet, tak? Bo tu widzimy, że to tak jakby wejście i tu właśnie jeszcze ta siła do góry nogami nam wyszła. Czyli to była jakaś ciężka sytuacja w waszym życiu, która w jakiś sposób na was tak dosyć negatywnie wpłynęła, tak? Chcieliście z tego wyjść. Widzimy tutaj, że chcieliście wyjść z tej energii. Co dalej? Dlaczego ta siódemka mieczy? Tak, widzicie? Także tutaj było dziewiątka kielichów oraz szóstka mieczy, która mówi o tym, że tak jak mówię, gdzieś tutaj był właśnie taki brak balansu, tak? Brak balansu w przeszłości widzimy, brak stabilności jakiejś takiej i wy zabieracie to, co możecie i wyruszacie w podróż, tak? Pozostawiacie coś za sobą i wyruszacie w podróż. Wyruszacie w inną przestrzeń, w inny wymiar, tak? Jest postęp, tak? Widzimy 6, 7, 8, ósemka do góry nogami faktem, ale to jest dalej ósemka, w której postaci nie jest pokazana, czy to dołem, czy to górą, zawsze jest ósemką, tak? Także mamy postęp. Było tak jakby zrobienie jakiegoś kroku wstecz, aby móc wziąć tak jakby większy wgląd w sytuację, w to, co się zadziewa i co was otacza. Ale widzimy tutaj ruch naprzód, tak? Tak, siódemka. Znowu siódemka, zobaczcie, nam się potwierdza. I tutaj 6, 7. Także wybór jakiś. Wybór, zbyt dużo może się dzieje wokół was. Zbyt dużo właśnie jakichś wyborów, jakichś sytuacji. I nie wiecie, jaką podjąć decyzję. Ważne jest, aby ta decyzja wychodziła od serca. Aby ona była mądrze podjęta, aby była podjęta przez was od serca, a nie tylko przez głowę, tak? Jak tu widzimy, chcecie stabilności. Chcecie stabilności i w tym kierunku dążycie. Także nad tym w tej chwili pracujecie, tak? Nad tą stabilnością tutaj. Nad budowaniem czegoś, spójrzcie znowu na tyle, to co jest ukryte. Pracujecie nad stabilnością, ale jest coś przed wami ukryte. To jest to koło fortuny. O czym nam mówi to koło fortuny? O czym mówi koło fortuny? Tak, tutaj było jakieś złamane serce, widzicie? Było jakieś złamane serce. To powoduje właśnie, że wy chcecie wyjść z tego, że wy chcecie ruszyć naprzód, że wy chcecie zmienić coś, tak? To pewnie z tego względu tutaj nam się pokazuje w przyszłości energia sprawiedliwości. Także sprawiedliwości stanie się zadość, cokolwiek by tutaj się nie wydarzyło. Widzimy właśnie tutaj to Wheel of Fortune, które mówi o tym, że wyjdziecie z tego wszystkiego obronną ręką, tak? Staniecie się silniejsi, mocniejsi dzięki temu, co tutaj się wydarzyło. I teraz o czym to jeszcze nam mówi? Tak. Widzicie? Zamykacie jakiś cykl. Tutaj nam wyszła śmierć. Śmierć. To jest koniec i nowy początek, tak? Czyli tak jak cały czas tutaj nam gdzieś wraca ta energia tego właśnie, że zamykacie coś ze sobą, zostawiacie coś ze sobą. Powiem wam, że w tej chwili akurat większość znaków zodiaków przechodzi przez ten okres, że zostawia coś ze sobą i wchodzi w jakiś taki nowy cykl jakby. W każdym bądź razie widać, że wam tu zależy na budowaniu tej stabilności cały czas. Te czwórki cały czas nam się przejawiają, tak? Nowy start, nowa świeża energia i dążycie, kochani, dążycie do takiego spełnienia, do stabilności, no widać tutaj potencjał, widać tutaj ogromny potencjał i tak jak mówię, zakończyliście coś, dzięki czemu możecie ruszyć naprzód właśnie z tą nową energią. Dobrze, o czym nam tutaj jeszcze mówi?
ta sprawiedliwość. No, ale tutaj widzimy też, właśnie mamy sprawiedliwość i mamy tutaj trzy monety. I to też właśnie mówi o sprawiedliwości, o branie i dawanie, tak? Tak, związki. Tutaj coś jest, tak, coś, czego jeszcze nie wiecie, coś, czego jeszcze nie wiecie, coś jest przed wami ukryte. Cały czas też to wychodzi, że coś jest nadal przed wami ukryte, tak jakbyście nie mieli świadomości czegoś. I to, kochani, jest wasze spełnienie marzeń. Wszechświat da wam jakiś dar. W momencie, kiedy wyjdziecie właśnie z tego zaślepienia, tak? Nie próbujcie sami na wszystko wpływać, nie próbujcie na siłę wymuszać jakiejś sytuacji. Sprawiedliwość przyjdzie do waszego świata i przyjdzie szybciej niż się tego spodziewacie. Tak, nowy start, nowe początki, nasiona zaczną w końcu kiełkować. Bardzo możliwe, że pokryje się to gdzieś właśnie z tą nadchodzącą pełnią, która będzie 16 kwietnia, tak? Choć czytanie jest nie jakoś specjalnie wyznaczone czasowo, tak? Bo możecie również dobrze obejrzeć je miesiąc po tym, jak je wrzuciłam, lub 3 miesiące, rok czasu nawet po tym, tak? I to również może być przesłanie, które jest dla was odpowiednie i potrzebne, tak? W każdym bądź razie to może, tak jak mówię, to może mieć związek właśnie z tymi nasionami, z tym kiełkowaniem, a że w tej chwili zbliża się właśnie ta pełnia księżyca, kiełkującego, tak, księżyca, ona tak jest zwana ogólnie, ta kwietniowa, czyli to jest ten księżyc, gdzie nasiona kiełkują, także no w tej chwili na pewno jest dobry czas na to, żebyś właśnie siała nasiona, tak, żeby siać nasiona, bo będziesz za nie tak jakby wynagrodzona. Nie skupiaj się na zbyt wielu rzeczach naraz. Postaraj się skupić na tym, co konkretnie prowadzi cię. Widzisz? Praca. Także tutaj wkładasz pracę w to, co faktycznie, czego chcesz. Tak. I to znowu też jest 8. Także zaraz jeszcze wam pokażę, co tutaj. Momencik, jeszcze sobie tylko zajrzę. Znajdziemy sobie, gdzie my mamy tutaj wasze słoneczko w talii. Gdzieś się schowały nam. Jest, słońce. Tak, a więc spójrzcie, pozostawiacie za sobą lęk, strach, taką nierozwagę, tak? Przed sobą macie wybór. Będzie wybór, tak? I to wszechświat wpływa na to. Spójrzcie na wszystko i na wszystkich z miłością. Przede wszystkim z miłością. Patrzcie na wszystko i na wszystkich, to co was otacza, z miłością. Dobrze, weźmiemy sobie teraz jeszcze karty od aniołów, tak? Przewodnictwa aniołów. Później będę musiała zrobić porządek. Widzę, że tutaj też tej drugiej talii jeszcze karty zostaje. Później sobie uporządkujemy wszystko. Dobrze, kochani, przechodzimy do kolejnej talii. I zaczniemy sobie od kart Archanioła Michała, tak? Zobaczymy, jakie ważne wskazówki mam tutaj dla was do przekazania. Na czym się powinniście teraz skoncentrować? Na czym się powinniście skupić, tak? Co w tej chwili jest najważniejsze w waszym życiu, żebyście o to zadbali? Uhonoruj i zaufaj swoim uczuciom, tak? Także nie mylisz się, tak? Twoje uczucia w jakimś kierunku cię prowadzą. Jeśli coś czujesz, to znaczy, że tak właśnie jest. Także zaufaj. Zaufaj swojej intuicji. Zaufaj temu, co podpowiada ci po prostu właśnie twoje uczucie względem sytuacji, względem osoby, tak? Która może ciebie dotyczyć. Twoje uczucia na pewno ciebie nie mylą. Także zaufaj im przede wszystkim, tak? Tutaj Archanioł Michał tak jakby upomina cię, żebyś spojrzał w swoje wnętrze i żebyś posłuchał po prostu, co tam w środku się dzieje, tak? To jest znak po prostu tak jakby, że twoje uczucia są idealnie zsynchronizowane właśnie z prawdą, z tym, co się dzieje. Nie wydaje ci się, jest tak, jak czujesz, że jest. Niektóre z tych uczuć mogą okazać się trudne w określeniu, tak? Jednak
jednak są z tobą, są z jakichś powodów, tak? Takie uczucia. Nie bez powodu właśnie czujesz to, co czujesz. Jeśli na przykład odczuwasz jakiś wewnętrzny konflikt, możesz na przykład usiąść sobie z kartką, długopisem i przeprowadzić taki jakby wywiad z własnymi emocjami przez jakieś takie pytania, na przykład jakie są twoje uczucia, albo dlaczego się tak czujesz, co mógłbyś zrobić, tak, aby te uczucia się mogły zmienić. Twoje uczucia mogą przemawiać głośno i wyraźnie. Jeśli będziesz trzymać otwarty umysł i ufać temu, co usłyszysz, jesteś w stanie naprawdę sam sobie pomóc, tak? Nadszedł czas na to, żeby się przyznać po prostu do siebie, że dla siebie samego po prostu przyznać się, że w jakichś kwestiach twojego życia nie jesteś szczęśliwy, w jakiejś sytuacji, w jakimś określonym przedsięwzięciu powinnaś wprowadzić korygujące działania, tak? Także być może ktoś próbuje wydobyć z ciebie jakieś emocje w określony sposób. Ale to jest ważna wiadomość dla ciebie, żebyś trzymał się tego, co wiesz i co czujesz, że wiesz. Pilnuj tego po prostu, że to jest twój własny barometr, twój taki najlepszy, który na pewno cię nie zwiedzie. Słuchaj swojej intuicji, słuchaj swoich uczuć. Nie po to dostałeś to jako dar. Masz do spełnienia ważną misję życiową. No pięknie. Która wiąże się z komunikacją i sztuką. Nie pozwól, żeby twoja niepewność powstrzymała cię przed osiągnięciem tego celu. Pomogę ci w tym. Tak, także Archanioł Gabriel, on tutaj się zwraca do ciebie z tym, żebyś po prostu zaufał temu, że masz faktycznie tutaj jakąś wielką, piękną misję do spełnienia tu na Ziemi, tak? I że ten Archanioł właśnie, Archanioł Gabriel jest przy tobie jako jeden z twoich aniołów stróży. I bardzo możliwe, że się zastanawiasz, dlaczego akurat przy twoim boku mógłby tak ważna osoba miałaby stać, tak? To dla ciebie jest to takie jakby potwierdzenie, że tak ważne istoty pomagają wielu osobom jednocześnie, tak? I ty jesteś jedną właśnie z tych osób. Archanioł Gabriel jest tym aniołem, który pomaga tym, których życiowy cel jest związany z komunikacją i sztuką. Także jest przy tobie teraz po to, żeby pomóc ci uwierzyć w twoje naturalne zdolności właśnie, żeby pomóc ci je rozwijać też, tak? Otworzą się przed tobą jakieś nowe drzwi, mogą być jakieś takie sytuacje, które dadzą ci możliwość wyrazu swoich właśnie talentów, tak aby pomóc innym. I ważne jest to, żebyś po prostu otworzyła się, żebyś uwierzyła, żebyś uwierzył, tak? W to, tak jak widzisz, tutaj jest uhonoruj swoje uczucia. Tak, masz tutaj jakąś misję do wykonania. Masz ogromną wartość, którą możesz przekazać dalej. Jeśli się boisz, tak, to opowiedz właśnie o swoich niepokojach, o nadziejach, zagubieniu, niepewności, o jakichś wszelkich marzeniach. Opowiedz właśnie Archaniołowi Gabrielowi o nich i poproś go o pomoc, i następnie skorzystaj z okazji, którą on ci da, tak? Pamiętaj o tym, że on jest całkowicie po twojej stronie, ma cię wspierać, ma być właśnie twoim przewodnikiem i prowadzić cię, żebyś nie zboczyła z drogi. I pamiętaj o tym, że naciska na ciebie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potrzebujesz nieco zachęty do tego, aby zrobić coś więcej, tak? Także wsłuchuj się w swoje uczucia, przywiązuj uwagę do znaków, do tego, co się dzieje wokół ciebie, tak? Bardzo możliwe, że anioły próbują się z tobą skontaktować, a ty tego po prostu do końca jeszcze gdzieś tam nie zauważasz. Dla was?
zaskoczyła jak z procy. Rodzina. Przyczyną obecnej sytuacji są emocje łączące Cię z jednym z członków Twojej rodziny, które możemy pomóc Ci zrozumieć i uzdrowić. Niech w Twoich myślach i sercu anioły i kojące błękitne światło otoczą tę osobę i Ciebie oraz całe to doświadczenie. Przyjmij dary, jakie oferuje Ci ta sytuacja i poczuj, jak wypełnia Cię spokój. Piękna karta, która mówi właśnie o rodzinie, tak? Ta karta mówi o tym, że żadne sytuacje nie są w stanie stanąć na drodze do tego, abyś czuł się spełniony i szczęśliwy z Twoją rodziną, tak? Ta karta może mówić o tym, że być może gdzieś tam zadałeś jakieś pytanie, może masz jakąś niepewność względem jakiejś kwestii, która dotyczy Twojej rodziny i być może na przykład któryś z członków Twojej rodziny potrzebuje uzdrowienia, pomocy, tak? Będzie to pierwsza osoba, która przychodzi do Twojej głowy, kiedy słyszysz to. Ta karta może też sygnalizować, że potrzebujesz większej bliskości właśnie z rodziną, na przykład wspólnego spędzenia czasu, wspólnego spędzenia wieczoru, święta albo urlopu, tak? I anioły mówią po prostu, że one będą Ci towarzyszyć w tym czasie, tak? Także w Twojej rodzinie na pewno w najbliższym czasie pojawi się coś nowego. Być może czas zmierzyć się z jakimiś dawnymi uczuciami, żeby je oczyścić i się ich pozbyć. I postaraj się uwolnić od jakiegoś niechcianego schematu, wybaczając właśnie wszystkim członkom swojej rodziny. Włącznie z sobą samym, tak? Bo tutaj często najciężej właśnie bywa z nami samymi. Także wybacz sobie i wybacz innym osobom, których dotyczy ta sytuacja, tak? Dobrze, co jeszcze dla naszych kochanych bliźniąt? Jakie tutaj jeszcze ważne informacje są dla Was? Co jeszcze powinniście wiedzieć? Anioły natury. Wiosna. Twoje marzenia spełnią się, gdy rozkwitną kwiaty. Piękne. Czyli no to już tuż, tuż. Już tuż, tuż. Już jesteś w sezonie, który mówi właśnie o tym, że tak, że to już lada moment. Oprócz tego wyszło nam jeszcze odejdź. Nie tkwij w niezdrowej sytuacji. Podejmij działanie, by się uwolnić i skorzystaj z drzwi, które się wtedy przed Tobą otworzą. Być może sytuacja też dotyczyć, jeśli chodzi o rodzinę, lub jeśli chodzi właśnie o to odejść, może być coś na zasadzie jakichś długów. I tutaj jest mowa o tym, że te długi zostaną spłacone, tak? Odejść. Ta karta może mówić też o tym, że możesz być w tej chwili w jakiejś sytuacji, możesz nie być pewna, czy możesz bezpiecznie przeprowadzić zmiany, tak? Bardzo możliwe, że od dawna chciałeś to zrobić, ale wahałeś się po prostu z obawy przed tym, tak? Co przyniesie przyszłość, albo jak na Twoją decyzję zareagują inni. I ta karta właśnie stanowi zapewnienie, że naprawdę już czas, żeby odejść. Staniesz się wtedy naprawdę szczęśliwszy, zdrowszy, tak? Tam była też mowa właśnie o tym, że odejdziecie czegoś toksycznego, coś, co Wam już nie służy. Koniec stanie się Waszym nowym początkiem. Także poproś anioły, aby udzieliły Ci potrzebnego wsparcia w trakcie właśnie kroczenia tą ścieżką zmian. Im szybciej zdecydujesz się na zmianę, tym prędzej doświadczysz szczęścia, które czeka na Ciebie. Także bądź asertywna i mów o swoich prawdziwych uczuciach. Podejmuj wobec siebie zobowiązanie i przyrzeknij sobie po prostu je wypełnić, tak? Jeśli sobie coś, jeśli się zobowiążesz do czegoś, zacznij działać, tak? Abyś mogła odejść. Skontaktuj się być może z jakąś grupą wsparcia albo aktualnie jakieś znajomości, czy zgromadź trochę oszczędności, tak? Aby móc łatwiej przejść właśnie przez to. I regularnie postaraj się też chodzić właśnie na jakieś zdrowe, takie energetyczne spacery. Wiosna też nam może troszeczkę o tym mówić, tak? Żeby tutaj troszeczkę więcej kontaktu z naturą. Wiosna może też nam mówić o tym, że
Jeśli macie jakieś marzenie, jeśli macie jakąś modlitwę, to właśnie to nadejdzie tą wiosną, tak? Teraz, tą wiosną. Przedtem jednak doświadczysz właśnie jeszcze wielu błogosławieństw, które spłyną na Ciebie w związku z Twoimi pragnieniami, tak? Rzeczy, których właśnie będziesz musiała się rozstać z tymi rzeczami, z tymi osobami, z tymi sytuacjami, tak? Pozostawić ze sobą coś, co już Ci nie służy, na przykład właśnie, tak? Co nie zawsze jest wygodne, nie zawsze jest łatwe, tak jak porzucanie naszych jakichś na przykład nałogów, relacji w życiu, które nam nie służą, a jednak ciężko nam jest je pozostawić, tak? Zaufaj i po prostu powiesz wszelkie swoje zmartwienia aniołom, bo oni dobrze wiedzą, tak, czego pragniesz. Oni wiedzą lepiej, czego chcesz. Oni sprawią, że Twoje pragnienia spełnią się w najlepszy dla Ciebie sposób. Także spodziewaj się jakiejś nowości w Twoim życiu. Tutaj w ogóle właśnie rodzina i wiosna czasami to może mówić o nowym życiu, tak? I wiosna nam mówi często właśnie też o nowym życiu. Także być może w Twojej, jeśli nie u Ciebie, jeśli nie Twoja ciąża, to być może w Twojej rodzinie ktoś. W każdym bądź razie może być tutaj mowa o jakimś dziecku, o ciąży, o narodzinach, o adopcji, tak? O jakimś nowym projekcie, który właśnie rozpoczynasz, który przyniesie Ci sukces, tak? Tak jak to kiełkowanie tych nasion, o których tutaj wspominałam. Postaraj się spędzić trochę więcej czasu właśnie na zewnątrz, w naturze, otwieraj okna, wietrz mieszkanie, otwórz się na to, co właśnie się rozpoczyna i postaraj się zaangażować właśnie w jakieś nowe przedsięwzięcie całym sercem. Coś, z czym zwlekałaś, coś, co chciałaś zrobić i gdzieś cały czas było to odkładane. Także skoncentruj się na tym całą sobą i lada moment już przyjdzie do Ciebie to, na co czekasz od dawien, dawien, dawna, tak? Teraz wiosną wypełni się to. Dobrze, co jeszcze? Jakie ważne przesłania od mistrzów duchowych? Co musicie wiedzieć? Wow. Zdrowie i uzdrawianie, tak? Że sytuacja może dotyczyć Twojego zdrowia i uzdrawiania. Zadbaj o swoje zdrowie, bo to jest numer jeden, co mi się nasuwa na myśl. Zadbaj o swoje zdrowie. Odżywiaj się zdrowo, pij dużo wody, ruszaj się dużo, tak? Tutaj jest też ciągle mowa o tym, żeby wyjść na dwór, żeby patrz, wróć na łono natury, spójrz, dokładnie to, co mówię, wróć na łono natury, potrzebujesz wrócić na łono natury, do powietrza, spójrz, pij więcej wody, to są rzeczy, które dopiero co wymieniłam, no niesamowite, pij więcej wody i priorytety, jakie są Twoje priorytety w życiu? Skup się na zdrowiu, skup się na uzdrawianiu, idzie wiosna, zadbaj o siebie po to, aby móc czuć się komfortowo, lada moment, słońce, plaża, wiadomo, ciuchy też troszeczkę bardziej może dopasowane i także opanuj sytuację, w której się znajdujesz, która być może dotyczy właśnie Twojego zdrowia. Zadbaj właśnie o zdrowie, wróć na łono natury, pij dużo wody, spaceruj, odżywiaj się zdrowo. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, znajdź nauczyciela, który pomoże Ci w tym, tak? Są grupy wsparcia, są różne... Ja również się tym zajmuję, też jestem coachem, na przykład motywacyjnym coachem utraty wagi. Także jest masa osób, które się tym zajmują, które się po prostu mają troszeczkę więcej wiedzy w tym temacie i są w stanie Ci pomóc i poprowadzić Cię w tym temacie. Więc jeśli masz w tym temacie jakieś, kulejesz gdzieś, potrzebujesz pomocy, to zwróć się do osoby, która jest w stanie Ci udzielić takiej pomocy. Boska namiętność, czyli bądź uczciwa wobec siebie, co jest największym pragnieniem Twojego serca. Idź po to. I granice. Szanuj siebie na tyle, by odpowiadać negatywnie na próby dysponowania przez innych Twoim czasem i energią, tak? Także o tym nam mówi Isztar. Szanuj siebie, szanuj swój czas. Pamiętaj o tym, żeby inni Ciebie szanowali. Ty musisz szanować siebie, tak? Tak, w najbliższym czasie czeka Cię właśnie realizacja Twoich zamiarów, także miej pełne zaufanie, że anioły wiedzą, co robią, wiedzą dokładnie, dlaczego stawiają Cię w takiej, a nie innej sytuacji i dokąd to wszystko zmierza, tak? Dobrze, teraz jeszcze poprosimy o wskazówkę od wyroczni gwiezdnych ziaren.
jaka jest ważna informacja dla bliźniąt. O czym jeszcze powinniście wiedzieć? Okej, mamy. Twoje życie to płótno. Artysta, manifestacja i twórcza odpowiedzialność, tak? Ta karta mówi o tym, że twoje życie jest jak płótno, a ty jesteś malarzem. Możesz namalować na niej wszystko, czego pragniesz, wszystko, co sobie tylko wymarzysz, tak? Wszelkie ograniczenia to tylko i wyłącznie twoja wyobraźnia. Także możesz mieć w życiu wszystko, czego pragniesz, wszystko, co sobie wymarzysz, jesteś w stanie przenieść właśnie na płótno swojego życia. Złote dzieci, wewnętrzne dziecko, delikatność, niewinność, rzadkie zdolności. Także masz niesamowite zdolności, które są do wykorzystania w tym świecie, tak? Oraz pulsowanie ziemi, puls matki, zwolni czas w naturze. Dobrze, zaczniemy od twoje życie. To płótno, tak? Twoje życie to płótno. Dlaczego taka właśnie karta? Ta karta mówi o tym, że tak, że jesteś właśnie artystą twojego własnego życia. I twoje życie jest właśnie płótnem, na którym możesz malować. Także weź odpowiedzialność za swoją zdolność do tworzenia. Ziemia jest znana jako planeta manifestacji. Twoja obecna chwila jest właśnie owocem twoich myśli oraz przekonań z przeszłości. Twoje dzisiejsze myśli determinują twoją przyszłość. Także jakie życie chcesz stworzyć dla siebie na przyszłość, musisz zaprojektować dziś, tak? Do jakiego aktu twórczego zostałeś wezwany? Zastanów się, czego pragniesz w swoim życiu? Dlaczego ono ma być takie wyjątkowe? Postaraj się nawiązać łączność ze swoją mocą manifestacji i dostrój swoje myśli oraz uczucia, a także działania do odpowiednich wibracji. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć, nawet nie mając żadnego doświadczenia. Wszystko, czego potrzebujesz, to otwarte serce i umysł oraz konsekwentne, codzienne działania. Jeśli nie jesteś pewna, co chcesz stworzyć, możesz zacząć od zbudowania w sobie takiej głębokiej wdzięczności za wszystko, co dobre w twoim obecnym życiu. Powiedz głośno, za co jesteś najbardziej wdzięczna. Poszukaj dobra w swoim życiu, w tych sytuacjach, które ciebie otaczają. A na pewno odkryjesz, że przyciągasz do siebie coraz więcej dobrych doświadczeń, tak? Także ta karta zaprasza cię tak jakby do tego, żebyś spojrzała na swoje życie jak na płótno. To, co na nim namalujesz, zależy wyłącznie od ciebie. Nadaj mu takie kolory, takie barwy, jakie barwy nadałabyś właśnie swoim myślom, uczuciom, które byś chciała doświadczyć w swoim życiu. Stwórz takie życie, jakie najbardziej chciałabyś mieć. Może też zostałaś wezwana do tego, żeby wykazać się jakąś większą kreatywnością na co dzień, tak? Do czegoś nowego. Być może to jest właśnie ten twój nowy, twórczy projekt, tak? O którym tu jest mowa, że właśnie zakwita gdzieś tam wiosną. Dobrze, zobaczmy sobie teraz jeszcze złote dzieci, o czym nam ta karta mówi. Wewnętrzne dziecko, delikatność, niewinność i rzadkie zdolności. Także złote dzieci, inaczej nazywane dziećmi słońca, to wysoce rozwinięte i niezwykle inteligentne dusze, inkarnujące na wyższym poziomie ziemi. Prawie albo w ogóle nie mają one osobistej karmy i posiadają niezwykłe zdolności oraz rozwiniętą intuicję. Złote dzieci rodzą się z jasno określoną misją. Tutaj też była mowa o podwójnej misji, pamiętajmy, przy Archaniele Gabrielu, tak? Wiele z tych złotych dzieci nie pamięta tego, tak? Od dzieciństwa i właśnie zaczynają tak jakby wypełniać oraz dzielić się tą swoją misją w późniejszym czasie. Dzięki swojej wybitnej inteligencji często nudzą się na przykład w szkole. Większość z nich nigdy wcześniej nie inkarnowała na Ziemi. Zatem jeśli otrzymają właściwego nauczyciela, tak? Lub jeśli nie otrzymają na przykład właściwego wsparcia, życie w fizycznej postaci sprawia im trudność. Często określa się je mianem nowych ludzi.
I ta karta właśnie może oznaczać, że zostałeś wezwany, żeby pielęgnować, otoczyć właśnie taką matczyną bądź ojcowską opieką jakieś dziecko, tak? Może zostałaś wezwana czy wezwany do tego, żeby zająć się właśnie swoim własnym wewnętrznym dzieckiem, kreatywnym pomysłem, projektem albo nowym początkiem, tak? Żeby traktować siebie samego lub nowy początek z czułością i miłością. Żeby pielęgnować go i dbać o niego, żeby zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju i osiągnięcia dorosłości. By go zachęcić, by go podlewać, by patrzeć na świat oczami niewinnego dziecka, żeby postrzegać siebie i innych jako niewinne dzieci, tak? Żeby pamiętać, że w głębi duszy każdy bardzo się stara i jeśli będzie traktowany z miłością, to nie staje się nieczuły w trakcie tej wielkiej przygody zwanej życiem, tylko wręcz odwrotnie, tak? No i tutaj mamy również pulsowanie ziemi. Piękne karty w ogóle. Trzy karty wypadły, przepiękne trzy karty, które mają niesamowicie głębokie przesłanie. I pulsowanie ziemi mówi o tym, że wszelkie życie jest wplecione właśnie w ten tajemny puls ziemi. I sama planeta ma też swój rytm. Możesz go bardzo często dostrzec właśnie w porach roku, w przypływach czy odpływach wody, tak? W cyklach księżyca, tak? Pełnia, nowy księżyc. Później mamy, wiecie, te cykle cały czas się powtarzają. I w naszym świecie przepełnionym właśnie tym sztucznym oświetleniem, długimi godzinami pracy, nowoczesnymi urządzeniami, łatwo jest o takie poczucie utknięcia i utraty równowagi w tym wszystkim, tak? I w tej chwili nadszedł czas, żeby ponownie połączyć się z naturą i poddać pulsowi ziemi. Pulsowanie ziemi to takie ulubione narzędzie pomagające poddać się rytmicznemu pulsowi matki ziemi, całego wszechświata. Możesz pobrać sobie medytację pulsowania ziemi na przykład na YouTubie, tak? I słuchać takiego pulsowania. Również to bardzo pomaga na przykład wybrać się gdzieś nad morze, wsłuchać się w szum fal, wybrać się do lasu, wsłuchać się w szum wiatru i drzew, tak? Uziemić się po prostu. W dzisiejszych czasach bardzo dużo z nas, bardzo dużo osób, tak, jest odłączonych od ziemi, pod naszymi stopami. Gdzieś po drodze oderwaliśmy się od niej, tak? Nie uziemiamy się już tak łatwo, już tak często. Chodzimy w butach, które oddzielają, są gumowe podeszwy i nie uziemiamy się z tą ziemią. Nie chodzimy na boso tak jak kiedyś, tak? Także gdzieś po drodze się oderwaliśmy od tego, od tej ziemi naszej, od tego naszego uziemienia całego, które sprawia, że jest nam o tyle łatwiej iść przez życie. Także w momencie, gdy się oderwaliśmy od tego, to była to chwila, kiedy dalsze połączenie stało się zbyt bolesne i teraz brakuje nam tak jakby wsparcia, jakbyśmy tutaj nie pasowali. I zwracamy się właśnie ku innym ludziom oraz ku światu na zewnątrz, żeby wypełnić tą pustkę po tym połączeniu, po tym podtrzymaniu i poczuciu przynależności, które kiedyś zapewniała nam właśnie ziemia, biorąc, chwytając, biorąc siłą, tęskniąc, żeby inni w pełni nas przyjęli, tak? Tak jak kiedyś robiła to matka, zapominając o tym, że ona wciąż tutaj jest i czeka, żebyśmy sobie o niej przypomnieli i odnaleźli w sobie tą część, która tęskni za jej objęciami. I kiedy świadomie łączymy się z ziemią, podnosi się zasłona, ziemia otwiera się, żeby przyjąć cię cała, tak? Ciebie całego, przyjąć tak jakby w swoje ramiona. Możesz właśnie, tak jak już tu wspomniałam wcześniej, pić dużo wody. Pić wody, która właśnie też pomoże ci się oczyścić. Pomoże ci oczyścić z twojego organizmu tą martwą energię, której już nie potrzebujesz. Pamiętaj, że jesteś połączony z wszystkim, co znajduje się na planecie i możesz korzystać z tego wszystkiego. To tylko od ciebie zależy, czy z tego skorzystasz. Czy wykorzystasz to, czy tego nie wykorzystasz, tak? Poddaj się po prostu pulsowaniu Matki Ziemi i niech twoje serce bije w jedności z nią. Jeśli czujesz się przytłoczona, przygnębiona, jeśli jest ci ciężko, jeśli jest to ciężki czas dla ciebie, bardzo, ale to bardzo pomocne może w tej chwili cię wydać przytulanie do drzew. Może wydać to się śmieszne, ale to jest najlepsza, najłatwiejsza forma uziemienia. Wybierz się gdziekolwiek, gdzie są drzewa, nawet drzewo gdzieś przy ulicy stojące.
Im drzewo jest większe, bardziej rozłożyste i piękne, tym lepiej. Ono ma tym lepszą i większą energię. Wybierz się gdzieś do lasu, na spacer do parku czy gdziekolwiek i najnormalniej w świecie podejść do drzewa i przytul się do niego. Wtul się jak w matkę, jak w ojca, jak w osobę, którą kochasz. Po prostu tak jakby daj, aby ta energia przepłynęła z drzewa do ciebie, z ciebie do drzewa. Wypełnijcie się, zjednoczcie tą energię. Zobaczysz, jak niesamowite cuda się zadzieją. Na koniec, kochani, pytania i odpowiedzi. Także zadajcie sobie pytanie i ja Wam już tutaj zaraz poproszę o odpowiedź na to pytanie. Także jeśli coś trapi w Waszą głowę, nie jesteście czegoś pewni, chcielibyście coś się jeszcze dowiedzieć, chcecie wiedzieć jakąś na przykład datę konkretną, za ile to się coś tam wydarzy, czy coś w tym stylu, tak? Tutaj są różne odpowiedzi, różne odpowiedzi możecie tutaj otrzymać. Także zadajcie sobie pytanie. Jeśli pytania jeszcze nie macie, dajecie pauzę. Jeśli pytanie przyjdzie, pojawi się w Waszej głowie, włączacie start, kochani, i zaczynamy. Także kochane bliźnięta, pytanie? A oto i Wasze odpowiedzi. Wybierz nowy kierunek. Sytuacja się polepszy. I ostatnia. Jeśli uwierzysz. I z tyłu. Co przed Tobą ukryte? Bądź pozytywny. Wszystko będzie dobrze. Spójrz. Wszystko będzie dobrze. Wybierz nowy kierunek. Sytuacja się polepszy. I jeśli uwierzysz. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego najcudowniejszego. Mam nadzieję, że tutaj usłyszeliście coś, co Wam pomoże w jakiś sposób. Jeśli rezonujecie z tymi wiadomościami, zostawcie lajka, zasubskrybujcie, udostępnijcie, polećcie innym i widzimy się kolejnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki, pa!